końcu przyszedł oczywiście nowy Naked Loose, czyli You Wouldn't Go Before Supposed To, na którego bardzo długo czekałam, a na dodatek mam go zarówno w wersji CD, jak i winylu. Oczywiście pamiętajmy, że ten film pojawi się dopiero po ukazaniu recenzji z właśnie tego albumu. Dlatego też przedstawię po prostu, jak wygląda winyl w kolorze Purple, Blue and Bone Eyesight, który, jak można przeczytać na wlepie, wyprodukowano jedynie 3000 sztuk, więc jest to limitowany oczywiście egzemplarz. No może nie jest to coś z tych rzadszych wersji, ale też dostępny tylko na właśnie stronie nie właśnie Pure Noise'a, czyli właśnie wydawcy tego albumu. Tego opuszczę. Tak swoją drogą wlepę wolałbym zachować, żeby było wiadomo. Żeby się dało tą nalepkę tak zachować, ale później. No, tak się prezentuje bez tej polinki. Mamy tu oczywiście to jest tu bardzo przepiękną okładkę. Tak wygląda środek. Bardzo fajny ogólnie środek. Podoba mi się to, że tutaj ten tekst te nie są w formie papieru, tylko one są już od razu wydrukowane, plus fajne jest to, że są te nutki. Siup. Tak się to prezentuje. Tutaj mamy akurat autorską kopertkę na to. I tak to wygląda. No, tutaj w moim egzemplarzu akurat jest więcej niebieskiego. Tutaj jest zaś więcej fioletu. Więc trzeba też pamiętać, że te winyle będą się różnić. Po prostu jest to bardzo ładne, przyjemne. Jeszcze wspominając o tym, że po drugiej stronie mamy jeszcze ten krzyżyk z okładki. Ogólnie to się prezentuje bardzo pięknie. Może nie nawiązuje tak mocno do tego albumu, mój kolorystyki, ale jest to naprawdę przepiękny, przepiękny winyl. Witam serdecznie, no bo przed chwilą widzieliście to nagranie z 18 maja, jeszcze przed tym, zanim pojechałam na Arenę Gliwice na Arenę Mistrzów, więc tutaj widać, że było to trochę na szybko. No, aczkolwiek faktycznie trzeba powiedzieć coś trochę o wydaniu You Wouldn't Go Before You Supposed To. I to, tak jak wspomniałam, było wcześniej na nagraniu, nie byle jakim. A mowa tu oczywiście o różowym, czy tam... Mowa tu oczywiście o fioletowo-niebieskim kościsty. No, czyli w ogóle fioletowo-niebiesko-biały winyl w dużym skrócie. Tak fachowo by powiedzieć. No, jeśli chodzi o samą okładkę, to tutaj mamy papier powlekany. No, czyli taki najbardziej base, bo były już nawet takie kredowy. No, tutaj czuć bardziej śliską strukturę. Oczywiście tak wygląda też tył. No jest on trochę pusty, aczkolwiek nadaje to albumowi trochę takiego sznytu, bo tu mamy po prostu sam lasek, ciemność, tutaj mamy jakieś światełko, i tu mamy jeszcze tracklistę i tytuł. No oraz logo Pure Noise'a, który jest wydany mistrzem. No i to był album limitowany, bo w momencie, kiedy to już nagrywam, to ten album już się dawno wyprzedał i powstały nowe wersje tego wytłoczenia. A to jest wytłoczenie, które jest dość limitowane. No w ogóle wydanie jest super. No tutaj nie mamy żadnych uloty, bo tutaj, tak jak było widoczne wcześniej, to tutaj właśnie jest tam tekstik po prostu wdrukowany właśnie w pudełko. A tu mamy jeszcze tą właśnie autorską kopertę, której dokładniej się jeszcze wtedy nie doglądaliśmy się. No tutaj mamy tracklistę akurat na tym wytłoczeniu, czyli jakie utwory tam się znajdują i na jakich stronach. Tu mamy oczywiście taki zrujnowany dromek, drzewko, wszystko w takim trochę sznycie Blair Witch Project. Tył też jest niemniej niepokojący, bo tak wygląda z tyłu ta kopertka. No kopertka jest tutaj w zestawie, więc tutaj nie trzeba kupować kopert, ale jest to taka stylizowana bardziej koperta. No mamy oczywiście tą dziewczynę znaną oczywiście z okładki, i ten krzyż, który go też możecie kojarzyć z tej okładki, jest to trochę inna perspektywa tego, jak to ogólnie wygląda. No winyl też już był trochę poużywany tak z 5 razy, to też to, co było wspomniane wcześniej, to ten winyl już widzieliście, jak wyglądał na początku, jest to tak jak mówię, mieszanka fioletu, niebieskiego
miękkiego, no i białego, no, który oczywiście producent nazywa to bone'em, czyli kościsty. Taka koścista biel tak zwana. Można by tak fachowo powiedzieć. Choć co to tam było wcześniej pokazane, to to, że tej kościstej bieli najwięcej jest na tej drugiej stronie. A tam biel tutaj się też można zauważyć, że ta koścista biel jest, tylko nie tak dużo. Na nie tak jest w moim egzemplarzu, bo tutaj pressingi mogą się różnić, więc może się okazać, że na przykład tej bieli jest więcej na przykład na innym egzemplarzu, więc tutaj nie ma jakby wyglądu takiego samego. No, sam wynal bez przesyłki to jest koszt 24 euro. Klucz, no koszt w dniu, kiedy był dostępny, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ten wynel się rozszedł, był jeszcze na dodatek z ograniczonym nakładem, tak jak wspomniałam wcześniej, więc ogólnie jest to dość trudne dostępne. Trzeba byłoby sprawdzić, ile teraz chodzi ten wynyl na Discogs. Może on chodzić po dość wyższych cenach niż było to w sprzedaży, więc no tutaj może być problem. Ale tak jak wcześniej, Pure Noise akurat wydał nowy nakład, już nieco większy. Teraz taki inny pressing się pojawił. Nie wiem, czy to jest ta podobna koncepcja, ale trzeba byłoby to sprawdzić na ich stronie. A większość z was zapyta, jaka jest jakość z tego wynyla i czy jest podobna do tej CD, czy może lepsza. Przejdziemy do gramofonu w sumie. Teraz zamontowany. Wciskamy start. No, to trzeba to podgłośnić, bo to jest bardzo stary głośnik. No, że ogólnie jak się kręci, to w ogóle bardzo fajnie to wygląda. No to trochę zajmuje. No tak, przyjechali po mnie. Ty, brzmi to bardzo fajnie, powiem tak. Bardzo słychać ten właśnie wspomniany wcześniej w recenzji ten dźwięk tłuczonego metalu. Ogólnie ten press, jakość tego dźwięku jest zajebista. No. Widać, że na takim starym głośniku, bo to jest bardzo stare Bose. Słychać to mega. No. I w ogóle widać, że jakość winyla naprawdę jest super wykonana. W ogóle widać, że na płycie jest taka sama identyczna jakość, dosłownie. Więc naprawdę warto było go zakupić. Jeszcze popatrzymy sobie, jak to się kręci, bo to też się kręci tak bardzo przyjemnie. Hipnotyzująco. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.